Cześć kociaki, dzisiaj będzie mowa o Księżycu znowu. Jeden filmik o Księżycu już zrobiłam z takimi podstawowymi informacjami na temat tego, jak korzystać z tej wiedzy, jak w łatwy sposób spojrzeć na niebo, zobaczyć jaka jest faza Księżyca, co wtedy robić, czego nie robić. Ponieważ chciałam iść dalej w tym kierunku i zgłębiać tę wiedzę, nabyłam taką książeczkę. To jest osobisty kalendarz księżycowy rosyjskiej autorki, która się nazywa Olga Walajewa. To jest taka kobieta znana z ruchu spódnicowego, która próbuje przybierać panie ze spodni w spódnicę, i ona stworzyła taką książeczkę. Ogólnie książka sama w sobie jest bardzo ładna, na ładnym papierze, mnóstwo ilustracji, taka lśniąca, czarna, co też takie zaskakujące, z pięknymi paniami tutaj w środku. Dla kogoś, kto już się trochę zna na tych księżycach, to być może nie za wiele tam będzie nowego, natomiast wynotowałam sobie to, co było nowe i ciekawe dla mnie, i Wam to streszczę, te największe ciekawostki, ponieważ nie każdy czyta w języku rosyjskim. Poza tym zamawianie z Rosji to też spory wydatek, bo za paczkę trzeba zapłacić więcej niż za tą książkę. Ok, więc tak. Książka dzieli się na dwie części, teoria i praktyka. Na praktykę jest zastawiona ta biała część, czyli większa, i ma ona na celu stworzenie tak osobistego kalendarza księżycowego, tak żeby wiedzieć, jak konkretnie Ty z tym księżycem współpracujesz, bo jest wiedza ogólna, tak samo jak astrologia na przykład, tak, ale jest na przykład dokładna, indywidualna do Ciebie. I jeżeli wypełniasz taki kalendarz, na końcu jest, przez cały miesiąc zapisujesz, jaka jest faza księżyca, jaka u Ciebie jest faza cyklu kobiecego, jak się wtedy czujesz, porównujesz to z tym, jaki jest obecnie dzień księżycowy, tam symbol, i dochodzisz do wniosku, czy to działa u Ciebie, czy nie działa, czy rzeczywiście tak jest. Więc tak, podstawową informację o księżycu Wam nie będę przypominać, bo o tym filmik już jest. Natomiast to nowe, co się dowiedziałam, to sobie streściłam i pozwolę Wam przeczytać. Głównie pewnie znowu dla dziewczynek dzisiejszy filmik, ponieważ księżyc, jak wiadomo, to jest energia kobieca w odróżnieniu od słońca, które jest męskie. Więc tak, dziewczynki, dla przypomnienia. Nas zasila Ziemia, woda i Księżyc. Ziemia w jaki sposób? Chociażby te spódnice, o którą przed chwilą wspomniała. Zakładałem spódnicę, uziemia ona nas i pobieramy energię od dołu, od ziemi. Woda w jaki sposób? Wszelkiego rodzaju kąpiele, kontakt z wodą jest skazany. Jeżeli jesteście na plaży, to fajnie tak stópkami się poporuszać, zakopać się dosłownie w piasek. Jesteście wtedy jakby podłączone do ładowarki. Teraz mi się brzydki kawał przypomniał odnośnie męskiej ładowarki, że żeby mężczyzna jak telefon, żeby działał w nocy, musi być w nocy podłączony, żeby działał w dzień, musi być w nocy podłączony do ładowarki. Co jeszcze, tak zgłębiając tą wiedzę, oprócz takiej, że jest rosnący, malejący, co wtedy robić? Księżyc określa nam, są takie dwa dni w miesiącu, 11 dzień po nowiu i 11 dzień po pełni. W kulturze wedycznej to tak zwane ekadashi. To jest dzień, kiedy najlepiej robić sobie jakąś głodówkę albo tak zminimalizować jakieś szkodliwe jedzenie, wywalić chociażby tylko cukier albo mąkę. Dlaczego tak? To jest nasz organizm wtedy, no to jest jakoś tam związane z tymi pływami, odpływami, z energią księżyca, że ona sprawia, że akurat te dwa dni najłatwiej jest nam to znieść. Jeszcze jest coś takiego, że jeżeli ktoś się zna na astrologii, w karcie natalnej jest księżyc i to też dużo mówi. Słońce, no wasz każdy znak zodiaku, na przykład, nie wiem, jesteś lwem, to znaczy, że na moment urodzenia słoneczko było w znaku lwa, natomiast księżyc był gdzie indziej, jak i inne planety. Księżyc jest zaraz drugi co do ważności po słońcu, tak? Mamy słońce i mamy następny księżyc. Księżyc to jest taka nasza dusza emocjonalna, to jest to, jacy naprawdę jesteśmy. I jeżeli znasz czyjś taki dokładny kartę natalną, to możesz zobaczyć, tak, gdzie w momencie urodzenia był księżyc, w jakim znaku. I to czasami dużo więcej mówi niż ten wasz główny znak. Znak, w którym było słońce. Ok. Dla dziewczyn bardzo ważna informacja i ciekawa, jak mi się wydaje. Na podstawie księżyca możecie sprawdzić, na podstawie swojego cyklu miesiączkowego, jak bardzo jesteście w kobiecej energii albo w męskiej. Jak się to robi? Otóż natura tak to sprytnie i mądrze wymyśliła, ułatwiając nam bycie kobietą, że w momencie maksymalnego dostarczania nam energii, czyli podczas pełni, kiedy jesteśmy pełni sił, idealnie, żeby właśnie wtedy przypadał Wasz okres. Jeżeli tak jest, bo po prostu wtedy nam najłatwiej go znieść. Jeżeli tak jest, to znaczy, że podążasz prawdopodobnie w dobrym kierunku, jesteś w energii kobiecej. Najciężej jest nam znieść okres, kiedy jest nów na niebie, czyli księżyca praktycznie nie widać, czyli mało tego, że nie jesteśmy zasilane, jesteśmy osłabione, rozdrażnione, plus jeszcze mamy tak zwane te dni, które też żadną bajką nie są i są bardzo energozatratne. W ten sposób możesz sobie łatwo sprawdzić, czy podążasz ścieżką kobiety, czy bardziej mężczyzny. Oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana. Na to wpływają inne rzeczy, na przykład relacje z Waszą mamą, od której płynie energia kobieca itd. Ale co zrobić w takim momencie, jeżeli okazuje się, że nie jest idealnie? Bo wcale u większości idealnie, podejrzewam, nie jest. Więc tak, najprostszą rzeczą znowuż jest zdjąć spodnie. Tak, i nie to, co wszyscy pomyśleli, a założyć spódniczkę, bo robić rzeczy kobiece. Jest takie pojęcie w kulturze wedycznej jak wyrównanie księżyca. Małe dziewczynki robią to intuicyjnie. Co to znaczy wyrównać księżyc? To jest śpiewać, tańczyć, malować. To są rzeczy kobiece, rzeczy, które wzmacniają kobiecą energię. Nie podnoszenie ciężarów, nie rywalizacje, nie noszenie spodni, tak? To jest coś, co nas odprowadza i rozregulowuje naszą naturę naturalną. Jeżeli ktoś naturę naturalną, juhu, okej. Można jeszcze sobie wyliczyć, w jaki dzień księżycowy się urodziłeś. Też są takie strony internetowe. No ale to tak dla takich ciekawskich. Po co to wszystko robić? Dla mnie, mogę powiedzieć, po co ja to wszystko robię, dlaczego ja się tego uczę, dlaczego mnie to ciekawi. Mi dużo łatwiej jest zrozumieć świat i go przede wszystkim zaakceptować. Na tej samej zasadzie stworzyłam specjalny astrologiczny cykl na każdy znak zodiaku. Taką zabawną, mi się wydaje, takie inne spojrzenie. Oprócz ilości wiedzy tam wpakowanej z różnych źródeł, którą wyznajdywałam. Przede wszystkim chciałam donieść do wszystkich oglądających, że każdy znak jest inny i trzeba to zaakceptować, żeby ta wiedza pomogła Wam w obsłudze danej osoby, ułatwiła coś. Na przykład, jeżeli wiecie, że to jest baran, żebyście byli wyrozumiali, wiedząc, że ten znak jest lubi być pierwszy, że konflikty dają mu radość pewną i dostarczają energię, bo wydaje mi się, że mówi się uprzedzony znaczy uzbrojony, tak? Że jeżeli wiesz coś, jest Ci łatwiej to zrozumieć, jeżeli rozumiesz coś, łatwiej zaakceptować, jeżeli jesteś w stanie coś akceptować, przyjmować, to ogólnie relacje międzyludzkie stają się lepsze i łatwiejsze, bo mówi się, że przeciwnością do miłości nie jest nienawiść, tylko brak wiedzy. Brak wiedzy w każdej dziedzinie naszego życia. Autorka, która wydała tą książkę o księżycach, ma mnóstwo, całą serię książek o tym, jak budować relacje w rodzinie, jak to była kiedyś zagorzała feministka, która jest obecnie mamą 4 dzieci. I ona opisuje całą tą swoją drogę, dzięki tej wiedzy wedycznej, w jaki sposób ona się zmieniała i no jak przestała być takim mężczyzną w spódnicy i skręciła w tą inną ścieżkę, czego nam wszystkim kobietom życzę. Ok, idziemy dalej. Chciałam bardzo podziękować Panu, który napisał mi taką wskazówkę, ułatwienie, ponieważ ja jestem rosyjskojęzyczna też. Ja te fazy księżyca umiem na rosyjskie litery określać, czy to jest rosnący, czy malejący, a nie umiałam wymyśleć żadnego polskiego odpowiednika. Jak ktoś mi podpowiedział w komentarzach, bardzo serdecznie dziękuję. To jest świetne 2 słowa. To jest księżyc dużeje i cienieje. Czyli jak to robimy? Podnosimy sobie paluszek do księżyca i jeżeli wychodzi nam literka D, to znaczy, że księżyc dużeje. Jeżeli księżyc dużeje, to co my robimy? Co wtedy najlepiej robić? No, to co sama już nazwa podpowiada. Coś rośnie, czyli nabywa. W tym okresie najłatwiej też przytywamy, jeżeli coś jemy. Fajnie coś kupować, jakieś nieruchomości duże właśnie w tym okresie. Obcinać włosy, bo wtedy szybciej odrosną. Zaczynać nowe sprawy. Zajmować się planowaniem. Księżyc dopiero rośnie, siły jeszcze za mało, żeby realizować, ale planować jak najbardziej. Przypominam, że według badań Uniwersytetu w Kalifornii rzeczy zapisane, które planujemy, spełniają się o 42% skuteczniej niż jeżeli po prostu to trzymamy w głowie. Następnie otwierać biznes na rosnący księżyc, zaczynać jakieś budowę czegoś, inwestować pieniądze, przeprowadzać się na nowe miejsce, zapoznawać nowych ludzi. Otwierać sobie nowe talenty, próbować jakichś nowych rzeczy w swoim życiu, szukać nowej pracy i oraz siać, nasiona, zasiewać. Chyba to jest takie najczęściej używane w dzisiejszym świecie kalendarz dla rolników, gdzie ta wiedza o Księżycu jeszcze jakoś tam jest na porządku dziennym wykorzystywana. Czyli siejemy wtedy, kiedy Księżyc rośnie, żeby nam wszystko urosło. I analogicznie z Księżycem malejącym. Księżyc maleje, czyli jeszcze raz przysłaniamy paluszek, czy nie przysłaniamy, literka C wychodzi, to jest cienieje, zmniejsza się. Co robimy? Oczyszczamy, wszystko nam ubywa z organizmu, tak dużo łatwiej. Robimy oczyszczenie, nie wiem, tam twarzy, organizmu, jelit, wątroby, kto co lubi. Można robić jakieś takie medytacje na wyzwolenie się z jakiejś tam chłamów w przeszłości. Można najlepiej kończyć relacje niepotrzebne już dla Was. No i oczywiście dom, mój ulubiony temat, rozchłamianie domu. Ja uwielbiam wszystko wyrzucać i uważam, że im mniej rzeczy jest, tym łatwiej jest sprzątać, więc na malejący księżyc najlepiej wywalać wszystko stare. Jest cała w ogóle technika, słuchajcie, sprzątanie. Nigdy bym się od niej nie dowiedziała, gdybym nie została żoną i mamą. Ludzie poświęcają dziesięciolecia na studiowanie tego, w jaki sposób lepiej składać skarpety. Mówiąc żartobliwie, a tak poważnie, to jest poważny temat. Jest taka słynna Marie Kondo, która wydała mnóstwo książek, sobie zrobiła karierę. I odnośnie tego rozchłamiania domu, jak ono ważne jest, dziewczyny, zanim zaczniecie rozchłamiać cokolwiek innego, na początku na poziomie takim najprostszym, fizycznym, powywalać z domu wszystko. O tym mogę dużo mówić, nie wiem, czy to Was ciekawi. Tak szybciutko tylko powiem, bierzecie każdą rzecz w swoim mieszkaniu, podnosicie i patrzycie, czy ona Wam daje radość, czy ona Wam sprawia radość, jakie emocje wywołuje, co się z nią wiąże. Jeżeli ona Wam nie sprawia radość, to ją po prostu bez żadnych tych, bo każda rzecz ma w sobie pewną energię i ona też zabiera pewną przestrzeń, pewną energię. Nie jest Wam to potrzebne. Znacie takie osoby, co otwiera szafę tam, pamiątka komunijna i tak dalej, tak? Jakieś tam figurki z kurzem. No spróbujcie, co Wam szkodzi. Powywalajcie ten cały hałam, zobaczycie. Za mnie się wszyscy śmieją, że ja wszystko wywalam cały czas. Bo tak by szkoda, kiedyś się to kupowało 500 lat temu. To nie, że nikt tego nie używa, stoję na półce zakurzone, ale tam sentymentalny, tak, jestem, jak to się mówi. No dobra, podsumowując, taka książka jest fajna, no w sensie jest ładna, tylko że to mogę zaznaczyć jako plus, tak? Te kalendarze, które wypełniacie, możecie sobie sami, kogoś się interesuje, to mogę zrobić zdjęcia, czy tam jakoś wysłać, samemu sobie wykreślić i wyśledzić, jak ten księżyc na Was rzeczywiście wpływa. A na prezent można komuś taką książkę dać. Okej. To wszystko, co chciałam powiedzieć o Księżycu dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku.